Tylko głowa. Ktoś mi kawę. Sportowemu. Ledwie trzech zawodników na hali. Co się stało? Drużyna nie wyjdzie na ring? No sądzę, że wyjdzie. Do wpół do 11 mają czas i o tej porze wszyscy się odliczą. Jak pan sądzi, jak dzisiaj będzie? Prognoza. Będzie gorąco, będą niespodzianki, będą dramaty. Sądzę, że będzie dobrze. Pana jest to dzisiaj dla pana najważniejszy dzień w pana karierze trenerskiej? Czy... No sądzę, że tak. Ale może jeszcze ważniejszy przede mną. To znaczy, o czym pan myśli? Myślę o starcie podopiecznych na Igrzyskach Olimpijskich. Pokusi się pan o jakąś prognozę wyniku dzisiaj? No, nie chciałbym być wróżem. Dziękuję bardzo. Jak może być? Ciężko. Ile to już lat z boksem w Koninie spędziłeś, powiedz? Razem ze szkoleniem? Tak. Ze szkoleniem, jeśli mówię o karierze zawodniczej. 21 lat. Był taki dzień jak dzisiaj w tej karierze? No nie, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Powodzenia, dziękuję. Dziękuję. Już nie mówiąc, że zasad, po przepoceniu, po tym wszystkim. Ale wyszło to mi do pana. A goście gdzie się rozbierają? No goście wyżej. A ile mają? Czy jest tam? Ta, rekord, po treningu? Jest to rekord remontu, bo lipca to trwa. No ale ten, studio biznesu czy coś tam, widzisz, takie rzeczy. Ja tam do jakiejś szatni. To pójdzie? To na pianie, ale... Filipiaka i Labana. Oraz naszych przemiłych gości. Otóż na hali z nami dzisiaj to widowisko przeżywać będą prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Serdecznie gratuluję klubowi sportowemu Zagłębie Pola Skłoni i państwu życzę, aby ten mecz dzisiejszy był historycznym wydarzeniem. Myślę, że okazja jest jedyna i że tutaj będziecie państwo mieli okazję kibicować obiektywnie i nie będzie żadnych niesympatycznych odruchów ze strony kibiców i klub kibica przeniesie opinię o sobie w Polsce, że jest dojrzałym, najlepszym klubem ligowym kibicującym w swojej drużynie. Wszystkiego najlepszego, życzę sportowego widowiska i tytułu mistrza Polski. Drodzy Państwo,
Gwardia Warszawa z Chylikiem, Zatyką, Zagłębie, Polas, Konin. Thank you.
państwa i wasz. W momencie, kiedy mieliśmy 10 punktów. To znaczy już tak dawno? Nie, w momencie dzisiejszej walki. Dzisiejszej walki. Kiedy mieliśmy 10 punktów. Przyszłość, bo to się muszę pana zapytać. Wszyscy pytają, co dalej z boksem amatorskim w Koninie? Boks amatorski będzie w Koninie, tylko tak jak już wcześniej mówiłem, musimy podjąć jakieś prawne kroki z nową sekcją. 20 mija termin zgłoszenia drużyny. Tak, bo to mijają dni, a trzeba niestety prawnie pewne kroki podjąć, bo nawet finansowo byśmy nie mogli pewnych ruchów robić, gdybyśmy nie zmienili, czy to pod tą samą nazwą, ale nowe struktury, nowe... To znaczy będzie zarząd, Zagłębie, czy będzie Polas po nim? To nie przeszkadza, czy Zagłębie, Polas tak zostanie. No muszą być podjęte kroki, jeśli chodzi o strony prawnej, żeby to organizacyjnie później ustawić i finansowo, bo to jest podstawowa sprawa. Pewne jest tylko tyle, że boks amatorski w Koninie w przyszłym roku będzie także. Będzie, jest to pewne. No tak. Rozmawialiśmy już kilkakrotnie, no musimy ustawić, no niestety, no. Szybko to się stało, trzeba się przyznać tutaj do tego, że zespół wygrał, wszystko poszło dobrze, a organizacyjnie jesteśmy nieprzygotowani. Osiągnął pan już wiele sukcesów poza sportem jak do tej pory. Czy dzisiejszy dzień jest dla pana jakimś szczególnym dniem? Bardzo szczególnym. Jest to bardzo miła impreza, która no... przeskoczyła moje ambicje, bo ja nie wyobrażałem sobie, że zostanie mistrzem Polski i to już w tym roku. A co pan powie o twierdzeniu, że w Koninie mamy mistrza Polski dlatego, że tu jest najwięcej pieniędzy na boks? Nie jest to prawdą. Ja uważam, że mamy bardzo silny zespół, praktycznie dwa zespoły na pierwszą ligę i tutaj trafne decyzje trenera, pociągnięcia, no spowodowały to, co widzimy. No. W jaki sposób uhonoruje pan drużynę, trenerów, zawodników za ten tytuł? Spotkamy się na specjalnym spotkaniu i na wniosek i trenera, i zawodników, i działaczy. Ustalimy premię, nagrody i... Dziękuję bardzo. Się udało trafić. Uważam, że drużyna ta była najlepiej przygotowana do sezonu we wszystkich meczach, jakich oglądałem Zagłębie Konin. No mają do dyspozycji 21 zawodników, co jest to rzeczą szalenie ważną. Trenerzy mają możliwość manewru. Jest to drużyna, która nie oddała w żadnym meczu przez całą ligę jednego walkoveru, co jest też szalenie ważne. No i sądzę, że motywacja, co jest no tutaj chyba najważniejsze w tym wszystkim, że wszyscy pracują jednakowo, że nie trzeba ich pilnować, że nie trzeba ich poganiać, że nie trzeba ich namawiać do boksowania. Oni sami chcą, rywalizują między sobą o miejsce w reprezentacji, bo mają motywację, po prostu są określone pieniądze na ten cel przeznaczone i zawodnicy o tym doskonale zdają sobie, wiedzą o tym doskonale i dlatego taka jest postawa, a nie inna. I myślę, że tutaj właśnie na ringu dzisiaj w Koninie mamy podsumowanie tego wszystkiego, co jest szalenie ważne w sporcie w tej chwili. Zapytam, korzystając z okazji, bo spodziewamy się w Koninie za jakiś czas imprezy zawodowej. Pan jest animatorem boksu zawodowego. Kiedy i czy rzeczywiście w Koninie będzie boks zawodowy? No taki mamy zamiar. Dogadaliśmy się tutaj ze sponsorem Zagłębia Konin, Jerzym Piaseckim, że zrobimy ten boks zawodowy w Koninie. I teraz właśnie między innymi przyjechałem tutaj zobaczyć ten mecz, ale również porozmawiać na ten temat. Podejrzewam, mamy dwa terminy w tej chwili. Podejrzewam, że będzie to jeden termin styczniowy. Mamy zamiar to zrobić albo przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi w Białymstoku, to będzie na tydzień przed, albo w lutym, w połowie lutego, co będzie już po tym meczu i po pierwszej kolejce Ligi Bokserskiej. Także na pewno albo w styczniu, albo w lutym. Bo będzie walczył, wiadomo? Będą walczyć bokserzy polscy, bokserzy radzieccy i około czterech zawodników amerykańskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już dwa kroki dwa!
trenerze, nie chciał pan przed meczem prorokować, znaczy nie wierzył pan w ten sukces? Może wierzyłem, ale wiedziałem, że nie będzie to łatwy mecz. Ja chciałem w imieniu tych kibiców, którzy oszaleli przed chwilą ze szczęścia, złożyć panu serdecznie gratulacje. Bardzo dziękuję i również kibicom dziękuję, którzy naprawdę swoją postawą pomogli zawodnikom w osiągnięciu tego sukcesu. Jak pan sądzi, co jeszcze decydowało o tym, że pan jest fachowcem, zawodnicy dobrzy, publiczność dobra, o tym, że Zagłębie Konin Beniaminek został mistrzem? Ja myślę, że dobra atmosfera i wspólny język z zawodnikami przede wszystkim. Natomiast nie znalazłem wspólnego języka z administratorami i mimo uroczystości, mimo sukcesu, podkreślam to. Co dalej w takim razie? Czekamy. Na razie jesteśmy wszyscy na wypowiedzeniu i być może niektórzy od 1 stycznia zasilą grupę ministra Kuronia. Nie wierzę, tylko dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. No trudno na ten temat powiedzieć coś, no każdy zadowolony, że jednak ten tytuł mistrza Polski zdobyliśmy i to można innego wnieść, bo pierwszy raz w życiu, nie? Naprawdę dziękuję, No ja sądzę, że do tej pory, do tej walki to sezon miałem dość taki udany, no tu nie wiem, wyszedłem za bardzo spięty, nie zaprezentowałem się tak jak należy, ale myślę, że w następnym roku, bo w tym roku debiutowałem w pierwszej lidze, to będzie lepiej. Dobra, postaram się o to na pewno. Tego serdecznie, dziękuję. Broski, jedyny zawodnik, który startował w barwach Zagłębia we wszystkich meczach od trzeciej do pierwszej ligi. Mirko, liczyłeś, że tak się to skończy? No liczyłem przede wszystkim to, że to będzie mistrza Polski, bo indywidualnie nic mi nie wychodziło. Tak. Kiedy uwierzyłeś to, że tak się stanie? Już przed Zabrzem. Już przed Zabrzem. Gratuluję serdecznie, dziękuję. Wyżej! Oj, uwaga! Może zaplątaliśmy? Przepraszam, przepraszam! Ej, uwaga, ty! Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra, dobra, wszystko, ty! Nowaka! Przepraszam, panie dyrektorze, dosłownie dwa zdania. Niejasny jest do końca los, serdeczne gratulacje, do końca los przyszłym roku boksu w Koninie. Co będzie? Przypuszczam, że po obiedzie o 14 coś się wyjaśni dzisiaj. Aha. Sonacie. Dobrze. Przypuszczam, że dyrektor podejmie stosowną decyzję. Mówię o dyrektorze Pollasu oczywiście. Dopuszcza pan możliwość, żeby boksu Mazowieckiego w Koninie nie było w przyszłym roku? Jest to czarna myśl, tak na dostępnej chwili, że jej nie dopuszczam. Dziękuję serdecznie, gratuluję. Proszę uprzejmie, dziękuję. Prezes Zagłębia. Rozmawiałem przed chwilą z dyrektorem Nowakiem, który mówi, że po 14 zapadną decyzje. Jaka będzie propozycja Zagłębia dla sponsora na przyszły rok? Swoje propozycje przedstawiliśmy w piśmie. Znacie już reakcję? W tej chwili czynimy starania, żeby pozyskać następnych sponsorów z uwagi na to, żeby Pollas nie ponosił jedynego ciężaru. Sytuacja jest bardzo trudna, ale nie dopuszczamy myśli, żeby pierwsza liga w Koninie nie istniała. Gratuluję serdecznie w takim razie. Największy sukces w historii klubu. No na pewno największy i mi jest miło, że po 20 paru latach działalności społecznej w klubie doczekałem tego momentu. Dziękuję. Jakie jest handel? Ale ja sam pogadę z zawodnikami. Zapytę nie ma rozmów. Waldek, idź na ring. Nie. Na rok 1990 wygrał, została Zagłębia.
kochają boks, składam działaczom, szkoleniowcom, a przede wszystkim zawodnikom gratulacje i podziękowania. Którego opieka nad sportem bokserskim w Koninie budzi nas wielki szacunek i sympatię. Thank you.